człowiek niezwykle doświadczony i potrafiący świetnie opowiadać, doskonale opowiadać, malować obrazy. Można powiedzieć, że pomaga nam animować, to słowo jest bardzo ważne, animować Ofeliadę. Bardzo chciałbym zwrócić na scenę Zbigniewa Żmudzkiego. Bardzo się cieszę, że festiwal docenił mój udział, moją osobę, bo rzeczywiście kibicuję Ofeliadzie od bardzo dawna już. Uważam, że to jest chyba najlepszy festiwal filmów ofowych w Polsce. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Zresztą myślę, że twórcy, którzy zgłaszają filmy tutaj, też tak sądzą. Przecież konkurencja w tym roku była bardzo duża. Filmów znakomitych było bardzo dużo. I tak chyba powinno być. Festiwal to nie tylko projekcje, ale także imprezy towarzyszące. Wczoraj byłem na dwóch koncertach, bardzo dobrych. Zwłaszcza koncert zespołu jazzowego, jazzowo-rockowego, ze znakomitymi trębaczami. Rewelacyjni trębacze. To był naprawdę bardzo dobry koncert. W dodatku jeszcze to są takie imprezy integrujące i uczestników, i mieszkańców Gniezna też. Jeszcze wyróżnienie ustne prezydenta miasta Gniezna dla dyrektora tego festiwalu, Piotra Wiśniewskiego, który chciałby zaprosić na scenę. Kilkadziesiąt filmów, koncerty, wystawy, właściwie jeszcze zmęczenie pewnie festiwalowe, ale mimo wszystko na gorąco, krótko podsumowanie. Myślę, że mamy 9. festiwal za nami. Wszystkie założenia programowe, merytoryczne, logistyczne udało się osiągnąć. Ekipa naprawdę całego festiwalu spisała się, myślę, fantastycznie. Cóż, no, zaczyna nam brakować miejsc na festiwalu. Ta MOK zaczyna się robić mały na ten festiwal, ale to cieszy bardzo. Cieszy duże zainteresowanie gnieźnian, bo to jest przecież festiwal gnieźnieński, nasz tutaj, pierwszej stolicy Polski. Cieszy duże zainteresowanie twórców z całej Polski, bo to jest ta ranga tego festiwalu. Znani jurorzy, ciekawe werdykty, to co chcemy na festiwalu, dużo emocji. Myślę, że to wszystko te zmieściło się w tych 4 dniach tegorocznej 9. Ofeliady. W dużej mierze odpowiadamy za kwestie muzyczne. Ja myślę, że wczorajszy dzień, ten sobotni, obfitował bardzo różnorodne i no, niesamowite wrażenia muzyczne. Najpierw wyciszony, spokojny koncert w kościele garnizonowym Jacaszka. Myślę, że no, nieprędko drugi taki koncert się odbędzie i później rzeczywiście wspaniała jazzowa zabawa, improwizacja, bardzo świeże podejście i tak jak wcześniej mówiliśmy, chyba dobra kontynuacja zeszłorocznego Mitch & Mitch przez jeszcze młodsze, zupełnie świeże pokolenie. Także ja myślę, że pod względem muzycznym to też był naprawdę kawał dobrej, potencjalnie filmowej muzyki. Faktycznie naprawdę wydaje mi się, że tegoroczna Ofeliada stała na bardzo wysokim poziomie i tak jak obejrzałem właśnie filmy w pracach w komisji, tak również tutaj starałem się też na tyle, na ile gdzieś tam obowiązki pozwalały oglądać te filmy i no, mi się osobiście bardzo podobał film Moloch, który dostał też tutaj pewne wyróżnienie. Natomiast myślę, że no, czeka nas spora praca i tym bardziej chyba uda się zespolić te różne tak naprawdę środowiska, które tworzą Ofeliadę i chyba tylko wspólną pracą uda się właśnie udźwignąć ten ciężar, ale no, chwalebny ciężar 10. Ofeliady.